No tak się przyjęło już od wielu lat, że jest tradycja, kiedy jeździ się pod domy dyrektorów, gra się tak zwane pobudki, potem gra się uroczysty przemarsz z kopalni do kościoła na uroczystą mszę. Grałem w orkiestrach górniczych ponad 40 lat. Także to już tradycja mnie tutaj przyciąga na takie granie. Ja jestem potwornie dumny co roku w Barburkę i hasło "Niech żyje nam górniczy stań" wszyscy moi znajomi doskonale znają, ponieważ to jest pielęgnowanie tradycji już kolejnego pokolenia, bo rodzina jest związana z górnictwem od wielu pokoleń. Z tego, co mi wiadomo, złoża węgla są jeszcze na wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał zamknąć kopalń tak z dnia na dzień, bo ja zgadzam się z tym, że trzeba być proekologicznym i szukać innych źródeł energii, ale nic, co będzie zamknięte, zakończone z dnia na dzień, da dobry skutek, ponieważ wiele osób jest związanych z górnictwem, wiele osób jest zatrudnionych w górnictwie i to nie jest takie wcale proste, żeby to wszystko nagle z dnia na dzień zamknąć.